Przedstawię Państwu prezentację, którą miałem właśnie w Brukseli. Z tym, że przedstawię po polsku, to będzie nam łatwiej zrozumieć, a mi łatwiej mówić. Okej. Także chciałem tutaj podkreślić to, że pracowałem dosyć długo w Ministerstwie Transportu. Jestem członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Wypadków Lotniczych. No i zajmowałem się lotnictwem przez moje ostatnie 40 lat. Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego w strefach wojskowych. Loty samolotów cywilnych są w coraz większym stopniu zagrożone akcjami militarnymi z tragicznymi, jak się okazuje, skutkami. Przypadek pierwszy. Dnia 22 listopada 2003 roku samolot Airbus Cargo, którego właścicielem była firma A-Transport, została trafiona rakietą rosyjskiej produkcji. Na szczęście doświadczona załoga w osobach dwóch Belgów i jednego Szkota wylądowała bezpiecznie. Przypadek drugi. Dnia 17 czerwca 2014 roku samolot linii malezyjskiej lot numer MH17 został zestrzelony nad wschodnią Ukrainą rakietą rosyjskiej produkcji. Zginęło 298 osób. Przypadek trzeci. Dnia 10 kwietnia 2010 roku polski samolot uległ tragicznemu zniszczeniu nad Smoleńskiem. Zginęło 96 osób. Proszę zwrócić uwagę na tym slajdzie na fragmenty i tylko fragmenty foteli lotniczych, jakie znajdowały się na wrakowisku. Jest rzeczą oczywistą, że życie pasażerów jest dla nas bardzo ważne. Nie powinniśmy pozwolić, by podobne tragedie kiedykolwiek miały miejsce. Musimy wyciągnąć wnioski z raportów powypadkowych. Przypadek numer 3 polskiego samolotu Tu-154M. Z podanych 3 przypadków tylko ten jeden jest opisany końcowym raportem. Jest to raport rosyjski zdublowany raportem polskim i on jest tematem mojej prezentacji. Dnia 10 kwietnia polski samolot wojskowy uległ tragicznemu zniszczeniu niedaleko miasta Smoleńsk w Rosji, zabijając 96 osób. Wśród ofiar byli prezydent Polski Lech Kaczyński wraz z żoną Marią, były prezydent Ryszard Kaczorowski oraz naczelny dowódca Wojska Polskiego wraz z generalicją. Na pokładzie było 88 pasażerów oraz 8 członków załogi samolotu. To jest nasz samolot. To jest trasa. A to jest miejsce katastrofy. Badanie wypadku zwieńczone zostało 2 oficjalnymi raportami. Jest to raport rosyjski znany jako raport MAK oraz raport polski znany jako raport Millera. Oba raporty sklasyfikowały ten wypadek jako kontrolowany lot do zderzenia z ziemią. To jest bardzo ważna definicja, gdyż ten kontrolowany lot do zderzenia z ziemią jest to wypadek, w którym sprawny samolot w pełni kontrolowany przez pilota niezamierzonym manewrem uderza w ziemię. Najczęściej jest określany jako błąd pilota lub wina pilota. Główną zasadą badania jakiegokolwiek wypadku jest to, że jeżeli końcowy raport zawiera zasadnicze niezgodności lub błędy, ten raport powinien być w całości odrzucony. Obecna prezentacja pokazuje kilka podstawowych niezgodności znajdujących się w tych raportach, co skutkuje wątpliwościami co do profesjonalizmu i uczciwości oficjalnego dochodzenia. Prezentacja obejmuje tylko wybrane przypadki, by pokazać w ogólnym zarysie jakość tych raportów. Omówiono następujące zagadnienia. Dokumentacja miejsca katastrofy, kabina pasażerska, czas katastrofy, odczyty z czarnych skrzynek oraz procedura badania wypadku. Dokumentacja miejsca katastrofy. Tak wygląda wrakowisko. Inwentaryzacja miejsca wypadku jest podstawową czynnością badawczą. Zabezpieczenie miejsca wypadku przed niepowołanymi osobami stanowi o przyszłości dobrego procesu badawczego. Niestety, na miejsce wypadku dostały się przypadkowe osoby, zmieniając oryginalne położenie części samolotu. Przypadek pierwszy. Niezabezpieczone miejsce przy wypadku.
Przypadek drugi, niezabezpieczone miejsce wypadku. A to jest nieprofesjonalne postępowanie na miejscu wypadku. Części samolotu na tym etapie badania nie powinno dotykać się gołymi rękami. Otwory po wyrwanych nitach sugerują działania dużych sił. Mechanizm zniszczenia tej części samolotu może być punktem zwrotnym w prowadzonym badaniu. Część powinna być opisana, a miejsce znalezienia dokładnie sfotografowane. A tutaj mamy przykład, gdzie ze zdjęcia satelitarnego widać, iż część samolotu została przeniesiona. To jest lewy horyzont, stabilizator, to będzie lewy statecznik poziomy. Został przeniesiony około 20 metrów bliżej do wraku i ta nowa pozycja została opisana w raporcie MAC-u jako pozycja, w której znaleziono ten statecznik. Następujące nieprawidłowości miały miejsce. Wrakowisko nie było dostatecznie zabezpieczone przed miejscową ludnością. Szczątki samolotu przemieszczano dowolnie bez należnej dokumentacji, a miejsce upadku kadłuba samolotu nie zostało jednoznacznie określone. Dwa samoloty o numerach 101 oraz 102 były używane do transportu osób rządowych. W obu raportach samolot Tu-154M o numerze 101 był tym, który uległ wypadkowi w Smoleńsku. A to jest przykład certyfikatu. To jest certyfikat zdatności do lotu, który jest wymagany na pokładzie każdego cywilnego samolotu. To jest przykład. Teraz tak. Raport MAC stwierdza, że na wrakowisku znaleziono dwa certyfikaty. Nieważny dla samolotu 101, czyli tego, który się rozbił, oraz ważny dla samolotu 102. Ten samolot 101 akurat przeszedł remont gwarancyjny, bo przed końcem 2009 roku przyleciał do Polski, także był mniej więcej 4 miesiące po remoncie. Natomiast samolot numer 102 był w tym czasie, w czasie wypadku, remontowany w Samarze. Także powstaje pytanie, skąd się wziął ważny certyfikat samolotu 102 na miejscu tragedii. Lub nieważny właśnie samolot 101. To jest oryginalny zapis z raportu MAC, gdzie pisze, iż na miejscu zdarzenia lotniczego był odnaleziony certyfikat zdatności do lotu samolotu numer 101, ważność którego wygasła 20 maja 2009 roku, a także aktualny certyfikat zdatności do lotu innego statku powietrznego numer 102, który w momencie zdarzenia lotniczego przechodził kapitalny remont. Wnioski. Obecność obu certyfikatów na miejscu tragedii sugeruje umyślne podłożenie ich na wrakowisku. Obie komisje badania wypadków lotniczych całkowicie pominęły aspekt mataczenia dokumentacją samolotów. Dlaczego tak mówimy? Gdyż mamy dokument, który nazywa się Uwagi Rzeczpospolitej Polskiej odnośnie raportu MAC. I tam pisze wyraźnie, że na samolot Tu-154M, numer boczny 101, istotnie nie zostało wystawione aktualne świadectwo sprawności technicznej Certificate of Airworthiness. Podstawowym dokumentem normującym zasady obsługiwania techniki lotniczej w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej jest instrukcja Służby Inżynieryjno-Technicznej, zgodnie z którą nie ma wymogu wystawiania takiego dokumentu, czyli certyfikatu zdatności do lotu. Wobec tego powstaje pytanie, jakie dokumenty znaleźli Rosjanie na wrakowisku, skoro Rosjanie twierdzili, że znaleźli dwa certyfikaty. Strona polska mówi, my żeśmy nie wystawiali żadnych certyfikatów. Stąd wniosek na temat mataczenia dokumentacją, które to mataczenie nie zostało wyjaśnione w żadnym z raportów. Kabina pasażerska. Oba raporty wymieniają samolot Tu-154M o numerze 101 z 88 pasażerami na pokładzie jako ten, który uległ katastrofie. Istnieją poważne rozbieżności co do ilości miejsc pasażerskich w tym samolocie. Raport Millera twierdzi, że na 4 dni przed katastrofą
W samolocie zwiększono liczbę miejsc pasażerskich z 90 na 100. Natomiast raport Mank wskazuje tylko 90 miejsc pasażerskich. To są rysunki z polskiego raportu. Z raportu Millera, który twierdzi, że na 4 dni przed katastrofą przebudowano samolot 101, zwiększając liczbę miejsc pasażerskich. I tutaj mamy salonkę, która miała 8 miejsc i salonkę przebudowano i zrobiono miejsce na 18 miejsc. To jest jedyny dokument z raportu Millera mający udowodnić przebudowę samolotu. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie wpisy poza jednym są w kolorze niebieskim, a ten właśnie wpis w kolorze czarnym mówi, że na polecenie szefa służby lotniczej przebudowano wnętrze samolotu na 18 miejsc. I to wszystko. To jest cała dokumentacja, którą uzyskano na temat przebudowy samolotu. Dla mnie wygląda to, że ktoś po prostu dopisał to zdanie. Nie wygląda to na dokument, że tak powiem, jakiś prawdziwy. Tym bardziej, że tam, gdzie są podpisy, to nie wiadomo dokładnie, kto podpisał co. Raport MAK na stronie 39 w paragrafie 161 pod tytułem Szczegóły konstrukcji i dane samolotu będące przedmiotem badań, czyli tego samolotu, który się rozbił, twierdzi, że samolot konstrukcyjny przystosowany jest do przewozu tylko 90 pasażerów. Policzmy w takim razie. Raport MAK twierdzi, że było 90 foteli, ponieważ było 88 pasażerów, czyli pozostały 2 miejsca wolne w samolocie. Natomiast według raportu Millera było 100 foteli, 88 pasażerów, czyli było 12 miejsc wolnych. Ta rozbieżność w ilości miejsc wolnych nie została wyjaśniona. Raport MAK nie podaje ilości foteli pasażerskich znalezionych na wrakowisku. Natomiast twierdzi, że wszyscy pasażerowie oraz fotele pasażerskie zostały policzone z takimi detalami jak to, że część pasażerów nie miała zapiętych pasów przed katastrofą. To stwierdzenie nie wspomina o 12 wolnych miejscach pasażerskich wspomnianych w raporcie Millera. Teraz, co jest najciekawsze? Najwyższa Izba Kontroli, tam mamy numer podany u góry, twierdzi, że według oświadczenia żołnierza przydzielonego w wyżej wymienionym dniu katastrofy, do ochrony szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jako powód wykluczenia go z ochrony podczas przelotu i pobytu osoby ochranianej za granicą, pełniący obowiązki szefa sekretariatu ministra podał mu brak miejsc na pokładzie. Proszę Państwa, mamy sytuację, kiedy osobisty ochroniarz szefa Sztabu Generalnego nie został wpuszczony do samolotu, bo powiedziano mu, że już nie ma miejsca. W tym czasie raport Millera twierdzi, że 12 miejsc było wolnych. Raport rosyjski stwierdza, że 2 miejsca były wolne. Wobec tego powstaje pytanie, kto tutaj kłamie? Bo z jednej strony mamy oficjalną agencję rządową w postaci Komisji Badania Wypadków i ta komisja zobowiązana jest do przedstawienia faktów. Z drugiej strony mamy też oficjalne ciało rządowe w postaci Najwyższej Izby Kontroli, które twierdzi coś przeciwnego. To nie są nasze wymysły, myśmy tego nie wymyślili, to są dokumenty rządowych agencji polskich. One przeczą sobie nawzajem. Raport MAK stwierdza, że prawie wszyscy wyżsi dowódcy, 2 członków delegacji stewardesa znajdowali się w przedniej części kabiny pasażerskiej. Natomiast dalej w raporcie pisze, że biletów na wylot w porcie lotniczym nie wydano, wejście na pokład odbyło się na podstawie kart pokładowych bez wskazania miejsca. Rodzi się więc pytanie, w jaki sposób przypisano poszczególne osoby do foteli, skoro nie było dokumentacji, gdzie kto siedział? Tu mamy fragmenty foteli na wrakowisku i proszę sobie wyobrazić, że raport MAK twierdzi, że wie, kto na którym fotelu siedział. Wniosek.
Konfiguracja kabiny pasażerów, ilość foteli w samolocie oraz stan pasów bezpieczeństwa przed lądowaniem nie zostały należycie wyjaśnione. Czas katastrofy. Według BBC News, tu powołuję się na źródło brytyjskie, które podało, że rosyjskie ministerstwo poinformowało agencję ITAR-TASS, że samolot rozbił się o godzinie 10:56 podchodząc do lądowania. Ta wiadomość ukazała się 10 kwietnia. Agencja Euronews tydzień później, 17 kwietnia, podała w swoim serwisie, że samolot rozbił się o godzinie 10:56 czasu miejscowego, czyli o tej samej porze. Jak się okazało, oficjalny czas katastrofy, czyli 10:56 czasu miejscowego, krążył po świecie przez całe 2 tygodnie. Czas wypadku określa się na podstawie odczytów z czarnych skrzynek oraz z nagrań z wieży kontrolnej. Wieża kontrolna, jaka kojarzy się normalnie pasażerom samolotów. A to jest wieża kontrolna, która była w Smoleńsku. Czas katastrofy. Przepraszam tak. Bardzo, na terenie Kanady rozmawiałem z pielęgniarkami rosyjskimi. One zupełnie mają inny przekaz tej wieży kontrolnej. One widzą wspaniałe, piękne lotnisko i nie ma właściwie rozmowy z nimi. One widzą coś takiego. Tak. Okej. Dwa tygodnie po katastrofie oficjalny czas zmieniono na 10:41, co jest o 15 minut wcześniej niż czas podawany jako 10:56 przez 2 tygodnie. Ta zmiana czasu katastrofy nie została nigdzie wyjaśniona. Wniosek. Przez 2 tygodnie podawano nieprawdziwy czas katastrofy, pomimo tego, że wcześniej odczytano, w nawiasie zakładamy, że poprawnie, dane z czarnych skrzynek. Dane z czarnych skrzynek zostały odczytane tego samego dnia przez Rosjan, 10 kwietnia. Pomimo to przez 2 tygodnie czas katastrofy został celowo podawany niezgodnie z prawdą. Odczyty z czarnych skrzynek. Jak się okazało, istnieje co najmniej 7 kopii nagrań z kokpitu, każda o innej długości nagrania. Co dziwniejsze, pojawiły się 4 różne wersje nagrań z ostatnich minut lotu. Wszystkie te kopie występują jako certyfikowane kopie oryginalnych nagrań z kokpitu. To jest na podstawie materiałów z 2. konferencji smoleńskiej. Proszę Państwa, to jest duże kuriozum, bo mamy jedno urządzenie nagrywające i się okazuje, że mamy różne kopie o różnej długości i o różnej treści. Także to jest ewenement na skalę światową. Wniosek. Do dzisiaj nie wiadomo, skąd pojawiły się różne długości nagrań z różnymi odczytami. Nie można sprawdzić autentyczności tych nagrań, gdyż Rosjanie odmawiają zwrotu czarnych skrzynek. Procedura badania wypadku. Sprawą zasadniczą wynikającą z inwentaryzacji miejsca wypadku jest określenie, czy jakiekolwiek części samolotu zostały znalezione na linii lotu przed zetknięciem samolotu z ziemią. Jeżeli części samolotu zostały zlokalizowane przed miejscem, gdzie samolot zetknął się z ziemią, to świadczy to o tym, że samolot miał problemy techniczne i najprawdopodobniej pilot nie mógł kontrolować samolotu. Potwierdzono już, że wiele części samolotu znaleziono przed kontaktem samolotu z ziemią. Dodatkowo poważna awaria zasilania komputera pokładowego została odnotowana w raporcie MAC. Zanik zasilania, czyli zamrożenie pamięci, nastąpiło na wysokości około 15 metrów przy prędkości podróżnej około 270 km na godzinę. Czyli mamy samolot, Rosjanie twierdzą w pełni sprawny, i sami piszą w raporcie, że nastąpił zanik zasilania komputera pokładowego. Fakty te świadczą o tym, że samolot miał poważne problemy techniczne, co uniemożliwiło pilotowi kontrolę nad samolotem. No, trudno kontrolować samolot, jak samolot się rozpada w powietrzu. To jest przykład właśnie części, którą znaleziono przed zetknięciem samolotu z ziemią. Skoro samolot zaczął rozpadać się w powietrzu, komisja badająca wypadek powinna rozpatrzyć możliwość niekontrolowanego lotu do zderzenia z ziemią.
W takim scenariuszu pilot nie ma możliwości bezpiecznego lądowania. Stąd twierdzenie o winie pilota w raportach Mack oraz Millera jest absolutnie bezpodstawne. Wniosek. W oparciu o fakty świadczące o rozpadaniu się samolotu w trakcie lotu, komisje badające wypadek zaniedbały rozpatrzenia niekontrolowanego lotu do zderzenia z ziemią i pochopnie orzekły winę pilota. Ocena końcowa. Oba raporty nie spełniają podstawowych wymogów badania wypadku lotniczego. Poważne błędy i niedopatrzenia znajdujące się w obu raportach dyskwalifikują obie komisje jako podmioty profesjonalne, którym można ufać. Dziękuję za uwagę.